Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Witam was w kolejnym odcinku Ronaldinho i spółka. Zapewne zastanawiacie się, dlaczego rozpoczynam w takim przykrym stylu? Już wam tłumaczę. Jest to ostatni odcinek. Jest to ostatni odcinek, w którym będę używał wersji Ronaldinho ocenionej na 89. Uzbierałem monety. Już w kolejnym filmie, czyli we wtorek albo w środę, pojawi się tutaj jego ulepszona wersja oceniona na 91, która ma większe tempo, aż o 10, lepsze strzelanie, no według mnie będzie super. Zanim jednak przejdziemy do pierwszego spotkania, no musimy być świadkami kolejnego losowania, bo na moim koncie jest idealnie 500 punktów. Czas wykorzystać zebrane punkty, kubek gotowy, ręka gotowa. Wiecie co, nawet nie wiem teraz już kogo miałbym kupić, bo taki dobrobyt tutaj jest, tylu dobrych graczy. Nie no, dobra, francuski lewy obrońca by się przydał, więc... Kartka wybrana. Kto dzisiaj? Od 80 do 82. Świetnie. Po dłuższym zastanowieniu się w naszej drużynie ląduje pomocnik PSG, Rabiot. Postanowiłem naprawić zgranie w środku pomocy, przez co Soler wylądował na ławce rezerwowych, no ale chociaż będę miał solidnego zmiennika. No, po prostu nie chciałem wyrzucać Lewczuka ani Dabo, ponieważ gra mi się na razie nimi świetnie. No myślę, że następnym razem wymienię lewego obrońcę, ale... Po raz pierwszy tak nie wiedziałem, kogo kupić. Dobra, zagrajmy. Czas na kolejny spacerek. Za mną już dwa mecze w FUT Champions, na Xboxie dwie wygrane. Na tym zakończę? Nie no. Boże, to było słabe. Cokolwiek, po prostu chodzi mi o to, że chcę rozegrać ligę weekendową akurat, bo tak jak mówiłem, no... Dybale chcę mieć na głównym koncie, jednak... To nie ta seria, pomyliło mi się. A propos tego Ronaldinho, ojen, numer mi się zmienił przez to, że w drużynie wylądował Rabiot, jakie to jest irytujące. No naprawdę, jedna zmiana i wszystko się sypie. Wydaje mi się, że jego lepsza wersja naprawdę zrobi różnicę na boisku. No, nie mogę się doczekać. Po prostu teraz go sprzedam, wystawię go na aukcję po tym odcinku. Powinienem otrzymać jakieś 1 600 000, to będę miał 2 600 000. We wtorek będzie pack opening, czyli w środę kolejny odcinek Ronaldinho i spółka. No liczę na to, że w tym pack openingu trochę tam zarobię. No i jeszcze mam kilka kart do sprzedania, więc akurat będę mógł kupić jego lepszą wersję. Griezmann, przejęcie. To może wykończenie z Rabo... Wleci czy nie wleci? No. Jezus, najgorsza bramka w tej serii. Miały być sztuczki, przewrotki, rabony. A kończy się na czymś takim. No słuchajcie, no. To nie było słabe. To na swój sposób było piękne. Próba ataku przeciwnika. To było celne uderzenie Emila Forsberga, jeśli dobrze widziałem. Pierwszy rzut rożny, co się wydarzy? Dobra centra na 13 metr, rozpoczynamy kontrę. Podanie do Griezmana, zdobywcy tej pięknej bramki przed chwilą, nie ma spalonego, będzie drugi gol. Spróbuję tak samo, wiecie? Tylko może teraz wyjdzie z rabony. Griezmann! Znów od słupka, no niezwykłe. Nie zrobię nim rabony, chyba że muszę w drugą stronę zejść. To jest możliwe. Jestem ciekaw, czy uda mi się zdobyć trzecią identyczną bramkę. No jak widzicie, to działa. Jeśli jesteście zainteresowani, to głównie pewnie do nowych graczy kieruję, to musicie przytrzymać ten przycisk i nacisnąć strzał. Wtedy właśnie wychodzą takie specjalne uderzenia. Dla kogo specjalne? Dla tego specjalne. To chyba chciałem powiedzieć. No, to słabo to wygląda. Ronaldinho. No też pokaż, że potrafi zdobywać ładne gole, no ale skoro jakiś rocker jest w stanie przegonić brazylijską ikonę i odebrać mu piłkę, no to... Co ja mam zrobić? Griezmann poczekał na Cavaniego. Dobra, upewniałem się, myślałem, że to Rabiot, jednak piękna interwencja, nie ma trzeciej bramki. Cavani... Dabo. Do Cavaniego, Cavani w polu karnym, poprzeczka. Ronaldinho, pole karne, uderzenie bezlitośnie w poprzeczkę. Griezmann zza pola karnego. Dzieje się, proszę państwa, dzieje się. Cavani. Gol? No gol. 3-0, dziękuję bardzo. Cavani. Cavani. Linia pola karnego. Gola! Nie ma tym razem słupek. A tyle ładnych bramek już mogło dzisiaj wpaść. No niestety, klasyka. O, czy to będzie bramka kontaktowa? No nie, przepraszam, nie kontaktowa, po prostu taka bramka. Po prostu bramka. Kontaktowa to byłaby 3-2. No nieważne. I tak się nic nie zmieni, no bo... Come on, to jest mój mecz. Jeszcze... Choć czy pół godziny do końca. Jakiś Taylor Sinclair trafia. Pierwszy raz o chłopaku słyszę. Dabo od niechcenia, 4-1, matko boska. No lepiej niż Ronaldinho, no taka prawda.
jego pierwszy strzał w tym meczu i od razu bramka, o której będzie się mówić przez dekady, no z miejsca chyba strzelił, no sorry, że tak często mówię no, ale no słuchajcie, piękne, po prostu piękne. Uuu, lecimy. Proszę bardzo, Ronaldinho, czy to może być gol? Pięknie, 5-1. No i to była akcja. Czegoś takiego oczekujemy od niego. Tylko no, częściej, zdecydowanie częściej i będziemy zadowoleni. I Cavani do Griezmana, to musi być hat-trick francuskiego napastnika. Antoine Griezmann bezlitośnie, 6-1, dziękuję bardzo. Teraz to już czysto dla kibiców, pokaz umiejętności, tak jest, kręci nimi jak dziećmi w przedszkolu, na karuzeli, proszę państwa, to jest Ronaldinho, boom, jeszcze podbije sobie piłkę, ATW, nie, elastico, i lecimy dalej, waka waka, tutaj przełożenie, cyk, cyk, no widzicie, że rywal zaczął grać, ruletka, odbicie piłki od pięty, ależ to jest zabawa, no szkoda, że rywal już nie gra na poważnie. Ronaldinho, piłka w siatce, 7-1, no to był skill run. No cóż, jeśli zapłaciliście za bilety na ten mecz tam na stadionie, no to chyba wam się w tym momencie to spłaciło. Ech, sędzia zakończył to spotkanie w momencie, kiedy mogłem zdobyć 8. bramkę. Nie narzekam, nie wybrzydzam, bardzo fajne spotkanie, lightowe, no nie ma co przeżywać. Było kilka dobrych bramek. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, to jest trzeci mecz z rzędu, w którym Cavani zdobywa 3 asysty. Nie wierzę. Chyba w poprzednim odcinku zapomniałem pokazać statystyk. Cavani, 15 meczów, 19 bramek i 13 asyst. No nie pamiętam, czy pokazywałem, czy nie. To się stało. Cavani w tym momencie ma więcej asyst niż Ronaldinho grający na pozycji środkowego pomocnika ofensywnego. Chore. Wiecie co, tak w ramach małego przerwnika, żeby wczuć się w klimat Team of the Year, otworzę sobie jedną paczkę, która być może przybliży mnie do lepszej wersji Ronaldinho. No taki walkaucik, jakiś inform. O proszę, udało się, mamy ekrany. Włochy, SPD, De Rossi, no niestety 83. Zatrzymuję, bo pewnie za jakiś czas będzie więcej warty. 3000 monet i mnóstwo ciekawych duplikatów. Drodzy widzowie, czas na ostatni mecz z Ronaldinho ocenionym na 89. Jazda. Czas na spotkanie z Polakiem FC po nalewce. Kurczę, czyżby pierwsza porażka? Boję się. Jako, że jeszcze nie przegrałem w tej serii, to wyjątkowo nie życzę mojemu przeciwnikowi powodzenia. Griezmann, Ronaldinho, pierwszy strzał, lewa noga, Begovic z problemami. Dobre podanie, Griezmann, przejście, strzał, prowadzimy. Dobra, z górki. No musiałem tak zaatakować szybciej. Podanie, dabo, przyjęcie, zamarkowanie i od razu z 13 metra, Bego bez szans. O, przykro mi tak pokonywać legendę Dixie United, ale cóż, takie życie. Ronaldinho, to jest twoje pożegnanie, więc oczekujemy czegoś ładnego od ciebie. Na przykład teraz techniczne uderzenie, no i to jest to, cudownie. 2-0. Od słupka czy od poprzeczki, bo nie widziałem. Od poprzeczki. Najładniej. Za moich czasów, kiedy to się grało na podwórku, na betonowych boiskach, to właśnie zawsze takie uderzenie od poprzeczki, w sensie gol od poprzeczki, to kojarzył mi się z Ronaldinho. Ach, to były czasy. Teraz nie ma czasu. Francuz do środkowej w pole karne, Ronaldinho z główki, proszę. Bośniak z problemami, będziemy mieli kolejną okazję do ataku. Czy przeciwnik do mnie podejdzie? Plan wypalił Ronaldinho, ale niestety Herrera przejmuje. Czyli plan nie wypalił jednak i to jest dobra kontra. Jamie Vardy, czy poda do partnera, jest to... Och, Jezus, Lewczuk nie dał rady, 1-2. Ciekawe, kto zdobył bramkę, Adrian czy Barty? Może obaj, no nie wiem. Griezmann do Rabiot, ten uderza, ale nie kończy. Czas to wreszcie zrobić, 33 metry, czy Ronaldinho umieści piłkę w siatce? Wątpię, bo przeciwnik się ruszył murem, przez co Begovic się przybliżył do słupka. No i niestety była mała szansa na zdobycie gola, ale dobra, prowadzę. Potrzebuję więcej, więcej bramek, bo jest niebezpiecznie. FC po nalewcy, no nie do końca, są w 100% trzeźwi, przez co są skuteczni. Niebezpiecznie, fatalnie zachowałem się w obronie, no i tracę bramkę na własne życzenie. To jest ponownie Gabriel Jesus, dający ważną bramkę swojej drużynie. 33 minuta, 55 minuta, no to teraz tak myślę 77. Jeśli się sprawdzi, no to Illuminati confirmed. Ronaldinho, ostry kąt, ale szybko, no niech ktoś zareaguje.
I znów szybka kontra przeciwnika. Boków obrony ja nie mam. Oni wszyscy atakują. Czemu? No nie wiem, muszę im chyba wytyczne zmienić. I może... chyba z automatu powinni mieć, że zostają z tyłu, ale dobra. Nieważne, trzeba grać, nie narzekać. Około kwadrans do końca tego meczu. Ja się boję, że przeciwnik wpakuje trzecią, bo naprawdę dobrze gra, ciśnie. No i znów był przed moim polem karnym. Ronaldinho z Griezmannem. No oni się w miarę rozumieją. Cavani dzisiaj nie wie, o co chodzi. No niestety, za dobry przeciwnik dla niego. Griezmann, nie tak... pogubiłem się. Ronaldinho, pokaż odrobinę magii. No i to jest to. 2-3. Znikąd. Od razu techniczne uderzenie. Jest prowadzenie. Tego oczekuję po ikonie. Szybko, bez zastanawiania się. Jest bramka, 12 minut do końca. No i ustawię tutaj taktykę super defensywną, ponieważ nie chcę stracić tego prowadzenia. Poczekał na Ronaldinho, czy to będzie hat-trick? Zatrzymanie się, strzał, rzut rożny. Ach, no nie pokazałem wam chyba w pełni tego strzału, bo był obrzydliwy. Najważniejsze jest to, że w tym momencie sędzia zakończył to spotkanie. Dziękuję ci, rywalu, za mecz. Było ciężko, jednak to było właśnie spotkanie, w którym Ronaldinho pokazał swoją klasę. I tak powinno być zawsze. Wreszcie wziął ciężar gry na siebie. Dał nam zwycięstwo i za to go doceniam. No dobra, Liga Szósta tuż, tuż. Mój drogi Ronaldinho, ja ci za wszystko dziękuję. 22 mecze, 33 bramki, szkoda, że nie 11 asyst. Ładniej by to wyglądało. Czas cię sprzedać i za chwilę odkupić w lepszej wersji. W razie czego wszystkie losowania będą w kolejnym odcinku, w którym to również przywitamy nowego, lepszego Ronaldinho. Lecę go wystawić na aukcję. Ja dziękuję wam za oglądanie, życzę miłego weekendu. Do zobaczenia jutro na moim kanale. Pozdrawiam. Cześć.